Hejka kochani, witam się z wami bardzo gorąco z mojej stacji dowodzenia. Mam nadzieję, że to, co tu widzicie, to mój stojak na pranie, że nie będzie wam zbytnio przeszkadzać, tak? Ciebie też było słychać. Słuchajcie, u wielu dziewczyn na różnych, zarówno niemieckich, jak i polskich kanałach widziałam, że wrzucają filmiki takie, powiedzmy, a la projekty, w których próbują dękować na przykład cienie. I to zainspirowało mnie do tego, aby nagrać ten filmik, a mianowicie mam tutaj, słuchajcie, kilka palet. Zarówno są to palety cieni, jak i palety do twarzy z rozświetlaczami, bronzerami i Bóg wie czym jeszcze, różami i tak dalej. I postanowiłam, że w takim bądź razie ja wybiorę kilka właśnie palet, które może nie tyle chciałabym do zera zdękować, co po prostu chciałabym, żeby w tych paletach dobić po prostu tylko dęka. Dobić dęka i po prostu wtedy wymienić te palety na inne produkty. Mam nadzieję, że jesteście w stanie zrozumieć, o co mi chodzi. Przykładowo. Mam tutaj nowiusieńką paletę, którą dopiero co niedawno zakupiłam, bo jak mówię, Karolina Samson tak ją chwaliła, że musiałam zakupić, żeby móc na własnej skórze przetestować. A mowa tutaj o tej palecie ze Smashboxa, która nazywa się Decali Contour. Ma potężne lusterko i tak wygląda ta paleta. Słuchajcie, ja nawet palców jeszcze w nią nie wkładałam. I tutaj mamy tak. Do konturowania produkt, rozświetlacz, do bronzer. Tutaj mamy matowy róż, tutaj mamy znowu rozświetlacz i tutaj mamy według mnie taki po prostu bananowy puder do jakby czyszczenia granic i tak dalej, i tak dalej. I jest to paletka, w której na początek chciałabym bardzo w tym tutaj produkcie do konturowania i w, powiedzmy, w tym obok rozświetlaczu po prostu dobić dęka. Zobaczymy, czy to mi się uda, dlatego że mam jeszcze inne projekty kosmetyczne czy kolorówkowe na starcie, więc no, jestem ciekawa, jak to wyjdzie. I powiedzmy, że w tej palecie najpierw chciałabym po prostu dobić denek w tych dwóch produktach. Kolejna paleta, która jest także do twarzy, w której bardzo chciałabym, ją bym chciała w ogóle ogółem zdękować, w ogóle ogółem, no a masło maślane. Jest to paleta, którą chciałabym zdękować, ale małymi krokami. Mianowicie chciałabym bardzo zdękować, w ogóle jest to paleta z Rival de Loup Young, marki, której już aktualnie w tej odsłonie nie ma. Na jej miejsce weszła marka Rival Loves Me, ale mają dosłownie te same produkty. Może po prostu szafa jest upiększona, produkty, co po niektóre są upiększone, czy były tylko i wyłącznie na przykład w limitowanych edycjach, a teraz weszły na stałe. I ta paleta nazywa się Strobing Palette. Wygląda tak, o, ja za nią zapłaciłam grosze, bo nie wiem, czy ona mnie euro z groszem kosztowała. W każdym bądź razie, w tym rozświetlaczu ten chciałabym zużyć, tak samo jak i róż. A jak zużyję ten rozświetlacz, to wtedy zabiorę się za ten. Więc z tej palety na początek chciałabym te dwa produkty zużyć. Ten rozświetlacz używam, dzisiaj też go mam właśnie na twarzy, używam namiętnie, zobaczymy, jak mi to pójdzie. I zostały nam trzy palety cieni. Pierwsza paleta, jest to paleta od Nataszy Denony i jest to Mini Star Palette. Jest to paleta pięciu cieni, prezentuje się ona tak, o. Ta paleta kosztuje w Sephorze 25 euro
I jest to paleta, w której tak naprawdę sięgam póki co tylko po dwa cienie. I właśnie te cienie chciałabym nie tyle zdenkować, co dotknąć po prostu denka. A mowa tutaj o cieniu, czekajcie, niech no ja zobaczę. 109K Cosmo, czyli tym tutaj o. Tym pierwszym. Oraz o cieniu 103M Bellatrix. A mowa tutaj o tej złotej folii. To są dwa cienie z tej paletki, w której na początek chciałabym dobić denka. I to nie dlatego, że ta paleta jest zła, ona jest okej, tylko że powiem Wam szczerze, że ja miałam może dużo większe oczekiwania w stosunku do tej palety, a ona jest jak milion innych palet. Także no tutaj trzeba, wiecie, wyłapać dla siebie osobiście sposób, w jaki te cienie możecie używać. One mają tylko 0,8 grama pojemności, więc są malutkie, a i tak są wydajne. Więc no, to tyle, jeżeli chodzi o tą paletę. Kolejna paleta była w limitowanej edycji i zachwyciła mnie wyglądem, złapała za serce, a mianowicie jest to paleta z Essence, nazywa się Pink Glitter Show. Jak widzicie, jest bardzo zbliżona do tej paletki, wyglądem do tej paletki z Eveline, jeśli się nie mylę. I jest to paletka, która ma bardzo duże lusterko i ma 12 cieni. Jak widzicie, jest używana, natomiast powiem Wam, że jestem zawiedziona bardzo tą paletą, bo pigmentacja jest no słaba, no słaba, no co tu mam dużo mówić, jest słaba, jest naprawdę słaba, co mnie osobiście zniechęca do używania tej palety. I tutaj, jeżeli o tą paletę chodzi, to pomyślałam sobie, że skoro jest tu 12 cieni, to ja będę próbowała w 6, czyli w połowie, w 6 cieniach dobić denka. Jeżeli uda mi się zdenkować całkowicie cień, byłoby super. Jeśli nie, chciałabym przynajmniej dotknąć sporego denka. Nie, że wiecie, kropeczkę widać i już jest denko dobite. Nie, to denko musi być porządnie widać. I w których cieniach to będzie, jest to obojętne. Prawdopodobnie nie będą to te tutaj cienie, jak widzicie, tylko te, które właśnie używam, nie te najjaśniejsze. Wam przybliżę, żebyście mogli lepiej zobaczyć. Jak się ją słoczuje, cienie są przepiękne, no ale osypują się niesamowicie. No i jak mówię, pigmentacja jest raczej słaba, no ale paletka też nie była droga, więc no, nie ma się tutaj nad czym rozczulać. I ostatnia w tym projekcie paleta. Jest to moja pierwsza paleta z Huda Beauty. I jest to ta paleta Rose Gold Edition, tylko ta pierwsza, nie ta ponowiona, czyli ta o. Niby pierwsza paleta, słuchajcie, a widać, że wcale dużo jej nie używałam. Tutaj dobiłam denka i właśnie o takie denko mi chodzi, żeby podobijać w cieniach, tak? Tutaj jest więcej matów jak tych prasowanych pigmentów, bo prasowanych pigmentów to jest cała ta tutaj, cały ten rząd, plus ten tutaj i ten tutaj. Ta paleta ma 18 cieni, z czego ja już w jednym dobiłam denka, dlatego powiedzmy, że 17 cieni. I z tych 17 cieni chciałabym w 9 cieniach dobić denka. I tutaj nie ma znaczenia, czy będą to te folie, które wbrew pozorom wcale łatwo się nie nakłada, a pędzlem ich nałożenie jest niemalże niemożliwe. Więc obojętne, czy będą to te folie, czy będą to tematy. Prawdopodobnie będą bardziej tematy cieniami, w których będę starała się dobić denka, ale czy to mi się uda, zobaczymy.
Jestem dobrej myśli i mam taką cichą nadzieję, że będę w stanie poużywać naprawdę bardzo dobrze tą paletę, zanim przyjdzie czas, żebym się jej pozbyła, bo ja tą paletę mam już, nie wiem, ze 2 lata. No i jak na 2 lata, to rzeczywiście no dość mało jej używałam, no to widać. Niektóre cienie w ogóle nie są nawet tknięte. Zacinam się. No jak na przykład ten tutaj nie jest tknięty, ten tutaj w ogóle nie był używany, te 2 tutaj nie były używane, czy ten Bossy nie był używany, Flamingo użyłam chyba tylko raz, ten Dubai tutaj nie był używany, 24K ten tu nie był używany zupełnie, także wiecie, no większość cieni tutaj nie używałam, no i chciałabym po prostu się nimi bardziej móc pobawić, a zresztą wiecie, trzeba o tym myśleć, że ja mam jeszcze inne projekty, no i na przykład mam w projekcie Zero moją paletę, która jest tłusta, nie wiedzieć dlaczego. Czyżby mi się coś wylało na niej? Mam nadzieję, że nie. No w każdym bądź razie paletę tutaj z Coewy, w której, no jak widzicie, staram się także ją całkowicie zużyć, oprócz, tak jak zawsze mówię, tych 2 cieni. Całkiem nieźle mi to idzie, muszę przyznać. No ale teraz będę miała większy wybór, więc mam nadzieję, że pójdzie to mi nawet dobrze. Także kochani, to by było na tyle. Dajcie znać, czy macie ochotę razem ze mną taki projekt robić. Niekoniecznie musicie nagrywać, możecie na Instagramie i mi tutaj wrzucić linka, żebym zaglądnęła i razem z wami obserwowała, jak to u was idzie, czy po prostu nawet sami dla siebie. Dajcie znać w komentarzach. Ja się na dzisiaj z wami żegnam i zapraszam was bardzo gorąco na kolejne filmiki. Aha! Zapomniałabym powiedzieć, słuchajcie, update będę robić wam co 2 miesiące, bo wydaje mi się, że to jest właśnie takie okej czas, kiedy mam możliwość wybawić się tymi cieniami, z racji tego, że ja lada dzień zaczynam nową pracę i mam naprawdę śmieszne godziny pracy, nie będę się już każdego dnia na pewno miała okazję malować, więc wiecie, no różnie to bywa, także co 2 miesiące myślę, że wystarczy, na razie się z wami żegnam, do zobaczenia, pa pa!